Witam Was serdecznie w ostatni dzień września. Film podejrzewam, że dopiero wrzucę jutro. Wróciłem dopiero, jak to się mówi, do domu. Mogę się zająć chwilę tym, co potrzeba. Prawie już jest zachód słońca przed godziną. Już jest 18. W szklarni, no tak wszystko jest jak było, nic się nie zmieniło. Poza tym, że zacząłem zakładać, widzicie, folię bąbelkową. I zaraz Wam powiem co i jak. Zanim Wam jeszcze powiem co i jak, no to zobaczcie, ładnie wyglądają, nie? No taką mam nadzieję, że w końcu mi się uda i doczekam się tych bananków. No może akurat. No zobaczymy, czas pokaże jak to będzie. No to przejdziemy sobie na zewnątrz. A, jeszcze Wam coś pokażę. Zobaczcie sobie. To jest skrzyb japoński. Także posiadłem metodę ukorzeniania. No na chwilę obecną założyłem pasek na jednym końcu i na drugim. Nie jest jeszcze przecież tak zimno, żeby zakładać, ale też Wam powiem, według mnie, dlaczego zakładam. Raz, że no nie czarujmy się, jest troszeczkę oszczędności, bo słuchajcie, to jest poliwęglan 6, ale nie czarujmy się, jak mówiłem. To jest dobre, żeby nie padał deszcz, jak to się mówi, wiatr nie hulał, ale on jakiejś tam termicznej izolacji, to nie ma za dużo. Także dobrze jest raz, że troszeczkę nocami będzie cieplej. Tym bardziej, że zapowiadałem u mnie dzisiaj 4 stopnie na plusie w nocy. Dostałem kilka powiadomień na ten temat. A z drugą sprawę, dlaczego to zakładam? Słuchajcie, zawsze jest troszeczkę, jak ja to mówię, lekki cień. Słońce, słuchajcie, ładnie przebija, zobaczcie sobie. Przebija pięknie słoneczko, jest widno, ale troszeczkę też cieniu i słuchajcie, tak jak na przykład dzisiaj żona mi mówiła, mimo że tu były drzwi pootwierane, było 30 stopni. I teraz tak, w nocy jest chłodno, w dzień 30 stopni, bo to słońce wali przez ten poliwęglan, on się nagrzewa niemiłosiernie i tu te rośliny ogłupieją. No bo taka jest prawda, słuchajcie. One zgłupieją, no bo skoro w dzień mają 30 stopni, tak? W nocy nagle spadnie tam do 10 czy mniej, bo jak będzie na dworze, to poliwęglan nie daje praktycznie, tak jak ja sprawdzałem u mnie. Słuchajcie, jak jest na dworze 5, w środku też jest 5. Jak podgrzeje, jak włączę centralne? Oczywiście, no jest cieplutko, nie? No. I dlatego tak sobie z tym na razie dzisiaj założyłem te dwa paski, jeszcze dwa i będę miał przykryte, ale już chyba to już zostawię sobie na jutro. Was oprowadzę jeszcze po ogródku od mojego, jak ja to mówię, backstage'u. Tak, prezentują się, słuchajcie, moje bananki. Nie wiem, mam nadzieję, że nie będzie przymrozku, wytrzymają jeszcze, bo to ma być tylko dzisiejsza ta noc taka chłodna. Słuchajcie, basjok, zobaczcie sobie. No ma grubo ponad 3 metry. Jak ja liczę, to nie mierzyłem go, będę mierzył w niedługim czasie, ale ma ponad 3 metry. Liść idzie następny. On będzie zimowany tu w gruncie. Banany, no ten NCT zielony, no nie wiem, to już jest gigant wielki. Słuchajcie, trudno mi jest powiedzieć, ile on ma, bo to są rzeczy, które nie mierzyłem. Moja lasiokarpa, przepięknie wybarwiona. Karpa, jak to karpa, no jak to lasiokarpa ma olbrzymią karpę, pójdzie w całości do szklarni. Co? O co mi chodzi? O tą alokazję, no bo ona jest niewykopana, o nią się najwięcej mi rozchodzi, ale no mam nadzieję, że nie będzie przymrozku, nic jej nie będzie, najwyżej się trochę podhartuje. Ja i tak już twierdzam, że hartuję te rośliny ile mogą. Liść wychodzi, widzicie, ona ma prawie 2,5 metra, bo mierzyłem ją. Tamten liść, no jest olbrzymi. I tak w skrócie, no co tu, no widzicie, no poszarpane te bananki. Najwyższy liść ma prawie 4 metry już w tej chwili.
palemki, no ta wypuszcza liść. Zobaczcie, sobie wypuszcza sobie jak nie wiem co. Tamten duży trach. Słońce świeci i tak trochę źle widać. Też wypuszcza liść. Też mu się zachciało teraz przed zimą. No to widzicie, jak widzicie, to wygląda. To są, kurde, encelasy. O, jak ja to mówię, 4-metrowe. Nie wiem, jak ja je zmieszczę do tej szklarni. No wiadomo, bez liści zmieszczę. No. Hajarej. Tak samo. Przepiękny jest. No też już jest dosyć sporawy. Także no, brugmansje kwitną. Widzicie? Ale nie mają, już nie są wybarwione na ten ich właściwy kolor. Już jest, nie jest taki łosoś, tylko taki delikatny róż teraz dostał. I w ogóle, zobaczcie, liście już, no ja już też ani nie nawożę, ani nic, no bo bym chciał, żeby ona już, jak to się mówi, poszła spać. I tak krótko ostatnio wam pokazywałem moje palemki, opowiadałem wam o nich. Tak to, słuchajcie, wygląda na dzień 30. września 2021. No i jesień, jak to się mówi, w pełni. Mam co zbierać tych liści. Tak to, widzicie, moi drodzy, wygląda o zachodzie słońca. Bo praktycznie słońce niedługo zajdzie. Tak krótko na dzisiaj. Najwyżej jak coś się wydarzy w nocy, to jutro dogram, zanim wrzucę ten film i wam powiem. Jak nie, no to słuchajcie, trzymajcie się wszyscy. Życzę miłego wieczoru. Do następnego razu.